stoimy na tle ratusza i to dzięki pani Elżbiecie Łukaciejewskiej decyzje z tego ratusza mogą sięgać szerzej niż to było przed rozszerzeniem granic miasta Rzeszowa. Pani Łukaciejewska bardzo aktywnie włączała się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Administracji, w rządzie, o to, by Rzeszów był większy, by miał większy wpływ na gospodarkę Podkarpacia, kraju, by tu były miejsca pracy. Dodam, że pani Ela Łukaciejewska, którą znam od wielu lat, pomagała nam w pozyskaniu funduszy europejskich, które przeznaczone są na budowę infrastruktury, budowę szkół nowych, budowę przedszkoli, budowę domu kultury, a więc wszystkiego tego, co rozwija Rzeszów. Na budowę również i na zakup urządzeń do szpitali. Jednym słowem, Ela to osoba, która wpływa na to, że Podkarpacie, że miasto Rzeszów się rozwija, że Podkarpacie nabiera coraz większego znaczenia na mapie gospodarczej naszego kraju. Bardzo aktywnie włączała się, kiedy była mowa o tym, żeby zlikwidować województwo. Ela zabierała wielokrotnie głos i za to jej dziękuję. I dlatego też ja będę głosował na Elę Łukaciejewską i zachęcam wszystkich tych, którzy pójdą do wyborów, a chciałbym, żeby jak najwięcej osób poszło, głosowali na Elę Łukaciejewską. I ty postaw na Elżbietę Łukaciejewską. Dzięki Państwa wsparciu przez 3 kadencje mogłam reprezentować interesy Podkarpacia w polskim parlamencie. Dzisiaj tą wiedzę i doświadczenie chciałabym wykorzystać w Parlamencie Europejskim. Elżbieta Łukaciejewska, kandydatka Platformy Obywatelskiej do Europarlamentu. Pozycja 2 na liście numer 9.